Choć Polska jest krajem z bogatą historią i kulturą oraz wieloma osiągnięciami, to wciąż spotyka się negatywne stereotypy i uprzedzenia wobec Polaków, a te często zakorzenione są w wypowiedziach znanych postaci, które nieprzychylne były naszemu narodowi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, że nie wszyscy ludzie myślą o nas w pozytywny sposób. Przed Wami 10 cytatów, które w pewien sposób poniżają Polskę oraz Polaków na świecie. 1. Zwolennik nacjonalistycznego państwa autorytarnego o Polakach pisał w 1861 roku tak. Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia. Współczuję im sytuacji, ale jeżeli chcemy przetrwać, nie możemy zrobić nic innego, jak tylko ich wytępić. W latach 1871-1890 prekursor antypolonizmu, były kanclerz Rzeszy Niemieckiej, odpowiadał m.in. za tak zwany Kulturkampf, czyli brutalną germanizację Polaków i walkę z polskością. Pierwszy cytat na liście należy do Otto von Bismarcka. 2. Znam tylko dwa typy Polaków. Tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie i tych, którzy pozostali mi wierni. Jednych nienawidzę, drugimi gardzę. Polityka tego cara wobec Polski nie była zbyt przyjazna. Po powstaniu listopadowym, które miało na celu uzyskanie niepodległości przez Polskę, postanowił zastosować represje wobec Polaków. W 1831 roku ogłosił akt, który odebrał Polakom większość praw obywatelskich, a także znacznie ograniczył autonomię Królestwa Polskiego. Ponadto kontynuował rusyfikację, czyli narzucanie rosyjskiej kultury, języka i władzy na Polaków. Wiele szkół i kościołów oraz innych instytucji polskich zostało zamkniętych, a na ich miejsce otworzono rosyjskie. Drugi cytat należy do Mikołaja I Romanowa. 3. Co do Polaków, mamy to szczęście, że są leniwi, głupi i zarozumiali. W myśli nazistowskiej Polska uważana była za kraj drugiej kategorii i rasowo niższą niż Niemcy. On oraz jego zwolennicy uważali, że Polacy stanowią podludzi i nie mają prawa do własnej państwowości. W ramach realizacji polityki ekspansji Niemiec chcieli przejąć kontrolę nad ziemiami polskimi, co miało służyć celom niemieckim, zwłaszcza w kontekście wykorzystania tych terenów jako zaplecza dla niemieckiej gospodarki. Powyższe słowa należą do nikogo innego niż Adolfa Hitlera. 4. Polacy są narodem idiotów. W czasach młodości miał krytyczne podejście do polskiego społeczeństwa, uważając, że Polacy są zbyt podzieleni, zbyt skłonni do kłótni i brakuje im solidarności wobec wspólnych celów. Jednocześnie uważał, że są zdolni do wielkich czynów i posiadają potencjał do budowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. W późniejszych latach, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, zaczął coraz bardziej uznawać Polaków za swoich partnerów i współpracowników. Mimo to w swoich późniejszych latach, zwłaszcza w czasie rządów sanacyjnych, miał krytyczne podejście do pewnych elementów polskiego społeczeństwa, takich jak politycy partyjni czy inteligencja, którzy byli zbyt skłonni do walki o władzę i przejawiali brak solidarności wobec interesów państwa. Autorem słów jest Józef Piłsudski. 5. Polacy nie zdziałali nigdy nic w historii poza wygłupianiem się walecznością i pochopnością do zwad. Jeden z głównych ideologów socjalizmu, a także organizatorów i przywódców pierwszej i drugiej międzynarodówki, do historii przeszedł jako jeden z najbliższych współpracowników Karla Marksa, którego rodzinę utrzymywał, oraz współtwórca marksizmu, materializmu historycznego i socjalizmu naukowego. Był zwolennikiem odzyskania niepodległości przez Polskę, a wynikało to z przekonania, że szowinizm niemiecki wpływa negatywnie na solidarność pomiędzy robotnikami polskimi i niemieckimi, która jest konieczna w celu poprawienia ich położenia. Ta wypowiedź należała do Fryderyka Engelsa. 6. W Polsce wciąż stykam się z ludźmi, którzy chcą odnieść sukces za wszelką cenę. Ta cecha dotyczy także innych narodowości, ale najbardziej zdesperowani są chyba Polacy. Brytyjski historyk, który jest jednym z wiodących badaczy historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jego prace dotyczą m.in. dziejów Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także innych krajów regionu, takich jak Ukraina, Litwa, Białoruś czy Czechy. Nie unika trudnych tematów w historii Polski, takich jak rozbiory, okupacja niemiecka podczas II wojny światowej, czy kontrowersje wokół stosunku Polski do swoich mniejszości narodowych. W swoich pracach stara się zachować obiektywizm i ukazać różne perspektywy, aby czytelnicy mogli zrozumieć złożoność historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Słowa należą
do Normana Davisa, który jest brytyjsko-polskim historykiem. 7. Oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek. Zaraz przed II wojną światową, na pewnej konferencji w Monachium, zaspokojono żądania Hitlera i zdecydowano, a w zasadzie zgodzono się, na oddanie mu Czechosłowacji. Od tego czasu taką politykę nazywa się appeasementem. Powszechnie uważa się, że była to pierwsza taka próba w historii, ale korzenie takiego sposobu myślenia sięgają daleko do XX wieku i dotyczą Polski. Obliczył sowieckiej nawały w sierpniu 1920 roku, kiedy wszyscy postawili krzyżyk na Polsce, pewien brytyjski polityk wysłał naszym rządzącym ponaglające rady, żeby przyjęła rozsądne żądania bolszewików, które de facto oznaczały sowietyzację Polski, ale ewentualny spokój dla reszty świata. Na drodze w realizacji tych genialnych pomysłów stanął Józef Piłsudski i kierowane przez niego Wojsko Polskie. Do końca swoich dni nie pogodził się z brakiem przyjęcia tej cudownej rady i niepochlebnie wyrażał się o Polakach. Cytat należy do Davida Lloyda George'a. 8. Jednak oni są narodem dzieci i fantastów, podążających za ułudami, a poważne nastawienie państwowe zastępują przez naciągany zewnętrzny patriotyzm. Przyczyny i logika są dla nich czymś okropnym. Zachwycają się przemówieniami i po części ładnymi piosenkami. Mówi się o nim, że to był bardzo porządny Niemiec i wprawdzie wprowadził szereg restrykcyjnych przepisów, m.in. ograniczenie wolności prasy i zrzeszania się oraz zakaz demonstracji i wieców politycznych, to jednocześnie podjął szereg działań zmierzających do rozwijania gospodarki i infrastruktury w Polsce, m.in. poprzez inwestycje w kolej i rozwój przemysłu. Był jednym z bardziej umiarkowanych przedstawicieli niemieckiej administracji okupacyjnej w Polsce i starał się unikać nadmiernych represji wobec ludności polskiej. Mimo to jego rządy były zdecydowanie antypolskie i związane z narzuconym przez Niemców planem germanizacji. Te słowa należą do Hansa Hartwiga von Besselera, niemieckiego wojskowego generała gubernatora warszawskiego. 9. Gdzie się dwaj Polacy zejdą, to w trzy strony się rozejdą. W świecie panuje przekonanie, że Polacy są narodem, który jest wybitnie kłótliwy. Można powiedzieć, że ta opinia wywodzi się z kilku czynników. Przede wszystkim, Polska przez wieki była krajem podzielonym, często okupowanym i walczącym o niepodległość. To wszystko stworzyło atmosferę nieufności, niechęci i kłótni między różnymi grupami społecznymi i politycznymi. Dodatkowo polska kultura opiera się na silnej tradycji dyskusyjnej i debaty publicznej, co może prowadzić do częstych sporów i kłótni. Polacy lubią wyrażać swoje opinie i bronić swojego zdania, co czasami może prowadzić do konfliktów. Czwarty cytat należy do społeczności zbiorowej, a mianowicie jest to jedno z najbardziej znanych słowackich przysłów. 10. Niewiele jest zalet, których Polacy by nie mieli, i niewiele jest wad, których umieliby się ustrzec. Brytyjski premier w czasie II wojny światowej, którego stosunek do Polski i Polaków był skomplikowany i zmieniał się w różnych okresach. Na początku wojny był gorącym zwolennikiem Polski i obiecał jej wsparcie w walce z Niemcami. Jednak po klęsce Polski w 1939 roku i podpisaniu umowy pomiędzy ZSRR a III Rzeszą, która dotyczyła podziału stref wpływów, sytuacja Polski stała się bardziej skomplikowana. W tym czasie popierał ideę tworzenia sił polskich poza granicami kraju, takich jak na przykład Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Jednocześnie wykazał pewne uprzedzenia wobec Polaków, uważając ich za zbyt nieufnych i skłonnych do podejmowania ryzykownych działań militarnych. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku był niechętny do udzielania pomocy powstańcom, ponieważ uważał, że nie ma realnych szans na zwycięstwo, a walka ta tylko osłabi siły polskie. Powyższe słowa wypowiedział Winston Churchill, brytyjski polityk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat Literackiej Nagrody Nobla. Jeżeli lubicie cytaty, to zapraszam Was do odcinka, w którym przedstawiam 10 takich na maksa znanych, które zostały wypowiedziane przez wielkich, ale niekoniecznie dobrych ludzi. Są tak ikoniczne, że ludzie sobie je dziarają, a te hasła powiedział na przykład Hitler. Klikajcie prędko w kartę, która się tutaj teraz pojawi i dajcie znać w komentarzu pod wideo, który cytat znaliście. Zdrowego tygodnia, na razie.